Hej, cześć, witam wszystkim ludziom z tej strony Rodak, a to jest kolejny odcinek z Victorii 2. I tak, dlaczego zaczynamy sobie nad Atlantykiem, łamane przez trochę Pacyfikiem? Dlaczego nie Chiny? Gdzie są moje piękne Chiny? A ja wam powiem tak, jak tutaj widzicie, Chiny są na 52. miejscu w rankingu światowym. Wydaje się, że całkiem nieźle, prawda? No niestety tylko tak się wydaje. Bo jeżeli sobie popatrzymy, kto jest 50. krajem w rankingu światowym, to się możecie przeżegnać po prostu. Nie, nie chodzi mi, że Stany. Nie chodzi mi, że Meksyk. Nie chodzi mi, że Kolumbia, Wenezuela, Kuba czy Haiti. To gówno. Jednoprowincjonalne Mosquito Kingdom, Królestwo Komarów, z którego się śmiałem tak z 8 odcinków wstecz, jest 50. w rankingu światowym. 50. Takie coś. Takie coś, niepodległe swoją drogą, jest 50. w rankingu światowym, podczas gdy to jest 52. To jest uwłaczające. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. Ale tak. No, po poprzednim odcinku Rosja nas dojebała dość mocno, zabrała nam tutaj Wladiwostok, który już jest intensywnie rusyfikowany, jak z tego co widzicie. Tutaj nawet coś ma Klema, a Kamczatka, Kora ma Kamczatkę. Ja już tam nawet Kora straciłem, wiecie co? No ja już tutaj nawet Kora ani Klemów nie mam, to ja się tego na wieczność zrzekłem. Mało tego, Francja tutaj sobie podbiła drugą część Wietnamu, czekamy na trzecią wojnę wietnamską i całe Indochiny będą francuskie. Wielka Brytania kolejną wojnę z Birmą wygrała i kompletnie ją zanihilowała, czekamy jeszcze na Tajlandię. A mało tego, tutaj nie Chińczycy, tylko ci Holendrzy sobie robią swoje jakieś rzeczy w Indonezji, kolonizują sobie bardzo ekspansywnie. W Europie oczywiście Niemcy powstały, Austro-Węgry, ale Austro-Węgry to już wcześniej, one zajęły tutaj te Bośnię-Hercegowinę właśnie. I mało tego, Niemcy chcą odzyskać swój Szlezwik, który jest ich technicznie. Te dwie prowincje biją się o te dwie prowincje z Danią oraz, uwaga, Wielką Brytanią, z którą byli w sojuszu niedawno, więc już nie są, Portugalią, oczywiście Danią, Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. No i tymi wszystkimi takimi papetami typu, nie wiem, jakaś Portu... No, te wszystkie tutaj, te mniejsze, te kraiki tam, te satelity, no ale głównie to z nimi. No i jest to ciekawy scenariusz, bo naprawdę zarysowuje nam się tutaj historyczne sojusze, tak? Wielka Brytania przeciwko Niemcom, Francja przeciwko Niemcom, więc Wielka Brytania i Francja podpiszą sobie jakiś sojuszyk na pewno. A Niemcom pomaga Hiszpania. No, a my przeciwko Rosji, a skoro my przeciwko Rosji, która jest w sojuszu z Francją, tak, jak tutaj możecie zobaczyć, Rosja jest w sojuszu z Francją przeciwko Niemcom, ale skoro Rosja jest w sojuszu z Francją, my ich obydwu nie lubimy, no to weźmiemy sobie na sojusznika kogoś, kto ich obu nie lubi. A kto nie lubi obu tych krajów, Francji i Rosji? No dzień dobry, Francjo, znaczy Niemcy tutaj, dzień dobry, to ja. To tutaj Chiny, możecie tutaj przysłać swoich ludzi, żeby mi na przykład pomogli. Ale dobrze, puśćmy grę, bo nie warto tutaj trzymać. W poprzednim odcinku też zmieniłem politykę kraju, właśnie na, znaczy ten dwór, czy tam rząd, zmieniłem na liberałów. Nic to praktycznie nie da, ale może coś się zmieni. Pisaliście pod poprzednim odcinkiem, że reakcjoniści stopują mi w ogóle oświecenie ludzi, a ja mówię, że to nieprawda. Oświecenie ludzi nie wpływa forma rządów, przynajmniej u mnie, a wpływa na to na national value, no, która właśnie tutaj powoduje, że oświecenie ludzi jest hamowane. Oraz polityka, tutaj widzicie, mam modyfikator izolacjonizm, jeszcze bardziej mi zbija to wszystko. 8 banerów chyba mi tego nie robi, nie, ale daje inne brzydkie rzeczy. No i właśnie izolacjonizm plus ta national value powoduje, że nie mogę zacząć oświecać moich ludzi, uświadamiać moich ludzi praktycznie. A jak to zmienić?
No musielibyśmy najpierw zmienić national value i porzucić izolacjonizm. Jak porzucić izolacjonizm? Kurwa nie wiem, serio, nie wiem jak się pozbyć tego modyfikatora, ale coś czuję, że musimy się zwesternizować, żeby to zrobić. A musimy też jeszcze zmienić sobie national value. To będzie łatwiejsze, bo żeby zmienić sobie national value, o tutaj widzicie, active, musimy mieć cywilizację, progres cywilizacji na poziomie 50%. Mamy na poziomie 20%, jak sobie walniemy uniwersyteckie reformy, które nie dość, że zwiększą nam edukację, czyli ludzie będą bardziej oczytani, będzie więcej punktów naukowych, będzie to szybciej się klepać, to dostaniemy dodatkowo 25 punktów cywilizacji, a dodać do tego te 20, co mamy, to już będzie starczyć tylko 5 punktów procentowych, żeby sobie zmienić ten national value. I możemy wtedy na przykład, nie wiem, military construct tutaj jebnąć sobie za jakieś grosze i wtedy po prostu no, możemy się bawić. I wtedy możemy zmienić sobie national value na coś, co nam bardzo mocno zwiększy consciousness, znaczy to oświecenie, świadomość, i wtedy jebniemy sobie, jak będzie trójka tutaj, panie, to koniec dominacji Manchu, populacja North Han będzie akceptowana, może tutaj zrobimy sobie Chai Kan-sheka, że Republika Chińska walnie, albo po prostu będziemy, nie wiem, skoro wyjebiemy dominację Manchu, to no to chyba tak, chyba po prostu się zmienimy na Republikę Chińską wtedy. No więc taki jest plan. Nie jest on idealny, ale jakiś on musi być. Wciąż mamy Koreę. Japonia jej jeszcze nie zabrała. A Japonia też ma na pieńku z Rosją. Zatem moglibyśmy się technicznie sojuszować przeciwko Ruskom. I może wspólnie coś tam sobie coś tam odzyskać, Władywostok czy coś. A Rosja, Japonia by odzyskała tutaj po Sachalin i Kurylę. No zawsze to jakiś tam plus, co nie? Mało tego, mam nadzieję, że Japonia nie zacznie się patrzeć na tę moją Koreę, bo jak zacznie, to będzie problem. Co tu mogę? Legion Taxation, coś. To my to już mieliśmy chyba. Efektywność podatków się zwiększy. Deliczki, internal tarif. Okej, okay, no my to już mieliśmy, ale możemy to sobie wziąć jeszcze raz na 20 lat, tak? Chyba tak, 20 lat. No, efektywność podatków się zwiększy, minimalne podatki się zwiększą i administracja się polepszy. Zatem weźmiemy to sobie. Fakt, że tutaj będzie nam rosnąć ta militarność, ale ta militarność... Homo Neandertal... odkryli Neandertalczyków Brytyjczycy. Ale przez to, że mamy te... Paradoksalnie, mimo iż chcemy to jak najbardziej obalić, te national value nasze, które nas tak bardzo hamuje, to ono nam tutaj pomaga, bo ta militarność, ona za bardzo nie może sobie urosnąć. I jest to bardzo przydatne. Dobrze, zatem tak, paradoksalnie, no właśnie, chcemy się jej pozbyć, a ona nam jednak troszeczkę pomaga, bo nie wybuchają nam bunty, ale jednak, no wiecie jak to jest, nie wszystko złoto, co się świeci. O, my tu mamy wojska, no to weźcie się może tutaj, zorganizujcie, co? Wracajcie do kraju, nie wiem, tu do jakiego, do tych ludniejszych części. Dobrze, sprawdźmy mapę administracji. No wszędzie jest 0, tutaj 25, 25, ale to dlaczego? Bo przyszli tutaj Manchu? Nie. Po prostu, bo blisko stolicy. No tutaj mamy 63, no tragedia tutaj ogólnie jest... No, to, no nie możemy na to za bardzo poradzić. Chomikujemy ten hajs, chociaż nie wiem po co. 30% zbieramy od tych ludzi. No mało, bo mało, ale zawsze. Możemy nieco podwyższyć podatki dla właśnie klasy średniej, żeby opłacić sobie lepsze, po prostu lepszą edukację. O Jezus, nie! Znaczy moglibyśmy, ale nie. Dobra, 66% to brzmi ok. I 100% na edukację sobie teraz przeznaczamy. 5000 funtów dziennie, czy tam miesięcznie, wydajemy na edukację w kraju. To jest naprawdę dużo. To jest naprawdę dużo. Taryfy mamy najniższe, jakie można. No i okej, no i tyle. No, możemy się tylko modlić o to, żeby ten kraj coś tam było lepiej. A jak tam Niemcy? Niemcy dalej walczą. A Stany
mimo iż Hiszpania tutaj pokonywała Portugalię, z tego co widziałem, to Stany jak się zdesantowały, to jeszcze socjaliści wybuchli dla... Co? Christinas? Chrześcijanie wybuchli dla Hiszpanii? No to Hiszpania jest właśnie rozwałkowywana. A po Hiszpanii pewnie przyjdzie czas na Niemcy. Jak tam wygląda ten? No nie wygląda to źle. Niemcy cały czas zyskują Urskora, bo mają Urgola. No ale Hiszpania chyba bardzo źle to przeżyje. Ogólnie to alianci, że tak powiem, no w sumie można to tak nazwać, że alianci mają prawie 700 siły, zaraz będą miały. Najsilniejszy tutaj jest oczywiście United Kingdom, ale zaraz po nim jest Ameryka. A właśnie tutaj nikła jest już ta, w porównaniu do aliantów, siła tych państw centralnych, rzekłbym. No ale no zobaczymy. No pewnie Niemcy wygrają, bo będą trzymały Urgola. Niemcy to nie Hiszpania, oni tak szybko nie padną. A właśnie, skoro tutaj ta Hiszpania jest teraz tak rozmontowywana, to właśnie chciałem spojrzeć się na Kubę. Myślę, że Stany to zajęły, ale widać zajęli to Brytyjczycy. Jednak Brytania rule the waves. Jak tam w ogóle Szwedzi? Coś tam sobie robią? Nie, nic sobie nie robią. Są 10. siłą i im z tym dobrze. Jak wygląda w ogóle strefa wpływów tutaj? Aha, Rosjanie sobie dalej mają Finlandię i Norwegię, a Szwecja jest dalej niderlandzka, tak samo jak niderlandzka jest Hiszpania, o dziwo, no, śmiesznie, nie powiem. A Austro-Węgry niby są wielką potęgą, ale nie mają żadnego wpływu na nic. Włochy wypadły z klubu wielkich potęg. A kto wszedł za nich? Kto wszedł za nich do klubu wielkich potęg? A! Japonia. Japonia się wzmocniła i została wielką potęgą. Wyparła Włochy. Niedobrze, dlatego że teraz pewnie Japonia będzie tutaj, no właśnie, influencowała Koreę. No a my nic nie możemy z tym zrobić, bo nie jesteśmy wielką potęgą i dupa zbita. Nie moglibyśmy dopuścić do tego, żeby Japonia była wielką potęgą, bo wtedy nic nie mogłaby zrobić za bardzo, no ale no. No ale no niestety. Widzę, że tutaj Japonia się dogadała z Rosjanami. Znaczy nie wiem, czy się dogadała, ale z tego co wygląda, żeby im oddała południowy Sachalin, w zamian oddali im Kurylę. Okej, jak wygląda, mogę tu popatrzeć mapę dyplomacji? Jakaś mapa opinii, o, relations. A, mogę tylko pomiędzy sobą, nie mogę pomiędzy innymi. No dobra, no, Niemcy wygrywają i chyba już osiągnęły Urgola. W sensie ten wymagany punkt, z którym mogliby spisować, ale wątpię, żeby alianci teraz się wycofali. Mhm. Hiszpania tutaj widzę, że odzyskuje trochę tych terenów, ewentualnie to ci socjaliści przegrywają, a nie. No tak, Hiszpania chyba się wycofała, Hiszpania się wycofała z wojny. Nie wiem, co im zrobili. Mój telefon zaczął wibrować. Ktoś do mnie dzwoni? Nie. Dobrze. Coś się stało. Jakiś kryzys wybuchł. Aragonii. Kryzys? Nie. Aragon. No to tutaj. Znaczy chyba region. Katalonia, Walencja, Waskonia, Aragon. No to tutaj. Coś tutaj się stało. Tylko pytanie co, bo ja nie wiem. Nie mogę popatrzeć się na kryzys, bo chyba nie wybuchł czy coś, albo się dogadali. Polityka samowzmocnienia oczywiście, dalej my to chcemy. Dalej my to chcemy, bo to jest bardzo, bardzo dla nas przydatne. I teraz tak, gdzie ta jest? Tutaj. Organizacja nam wzrasta, punkty nam zwłaszcza wzrastają, to jest najważniejsze, dlatego to bierzemy prestiż. No i militarność i świadomość, ale no niestety przez czynniki niezależne ode mnie niestety nie mogę nic z tym zrobić. A, tutaj się coś podziało. O matko boska, co tu się stało? Była jakaś wojna? Nie, niemożliwe, wiedziałbym o tym. Kongres ten bałkański był, czy coś? Bo widzę, że tutaj Osmanie wyszli kompletnie z Europy i jeszcze mało tego, stracili Konstantynopol na rzecz Rosji. Co tu się stało? Nie mam pojęcia.
Czy nie, Osmanie nie są w strefie wpływów Rosji, ale tutaj te ziemie tak, więc coś tutaj Rosja na was grała. Tutaj niby kryzys. O! Hiszpania została republiką socjalistyczną. Tak się kończy, jak no dostali mocny wpierdol od aliantów i od razu socjaliści wskoczyli. Gdzieś to już widziałem. No Hiszpania jest teraz cieniem samego siebie, jest 43 na świecie, o Boże, tragedia. Nie chcemy sojuszu. To jest bardzo ciekawe. Konstantynopol, Cargrad, przepraszam. Cargrad jest w rosyjski teraz. Ciekawe, czy Osmanie się jakoś po tym podniosą. Nie są wielką potęgą, nie są nawet drugorzędnym państwem, drugorzędnym mocarstwem, są po prostu państwem, po prostu są. Są na takiej samej zasadzie co Grecja, czy co. A nie, Grecja jest drugorzędną potęgą, a Osmanie nie. Osmanie są jeszcze gorsi. O matko, jakie tu ciekawe scenariusze się dzieją. Niesamowite. Albania jest wyżej niż my. No dobrze, ciekawie tu się dzieje. I jeszcze tutaj te Austro-Węgry tutaj ciągle mają te... te Lombardie i te Wenecje tutaj ciągle w swoich terenach. Oparli się na rzece tutaj, ona się chyba Po nazywa, rzeka Po. Zatem no bardzo ciekawe tutaj się dzieje w tej Europie, naprawdę szacun, fajnie tu się dzieje. Tutaj już ostatnie ziemie zostały zaanektowane przez Rusków. Z jakiegoś powodu tutaj zbierają ryby, bo tutaj jest Morze Kaspijskie, dobra. Opium oczywiście, opium dalej nie chcemy, opium dalej nie chcemy. No i co mogę powiedzieć, mamy 2%, mamy 2% populacji, która jest już intelektualistami. Świetnie, dostajemy maksymalną liczbę punktów nauki, jaką możemy teraz dostawać od intelektualistów. Dostajemy 3 od nich. Tutaj jeszcze wam zaraz pokażę, gdzie to jest reforms. Tu. Dostajemy 3 punkty od tych. 3 punkty od indywidualistów. Pół punkta za poziom właśnie alfabetyzmu, bo analfabetyzm to jest nieczytanie, a alfabetyzm to jest tak. To za alfabetyzm dostajemy jeszcze dodatkowe pół punkta nauki, to jest super, i za tę politykę samowzmocnienia dostajemy kolejne 2. Czyli łącznie dostajemy 5,5. Zatem jest naprawdę całkiem nieźle. No i tutaj możemy sobie już zmienić te reformy, tutaj przeprowadzić jakieś. Ale ja czekam na te uniwersytety, bo to zwiększy efektywność edukacji i po prostu te punkty będą szybciej lecieć. Mogłem to zrobić wcześniej, ale wcześniej potrzebna nam była po prostu armia, która niestety, jak się okazało, myślałem, że ta armia naprawdę będzie jakkolwiek, że 200 tysięcy, 100 tysięcy i odeprzemy te 30, ale no niestety nie. To było głupie myślenie. To było głupie myślenie, przyznaję. I teraz mógłbym, jakbym mógł cofnąć czas, to bym to zmienił. Liang Dong Lis. Rosjanie. Liang Dong Peninsula. Aha, tutaj chcą. Chcą Port Arthur zapewne. Możemy się sprzeciwić Rosjanom. Możemy się Rosjanom sprzeciwić i wywołać kolejną wojnę. Ale wiecie co, to nie ma sensu, naprawdę. To już kompletnie nie ma sensu. Na początku gry miało to sens, ale oni polecieli strasznie do przodu. Są strasznie silni, o wiele silniejsi niż my. Nie ma sensu, oddajemy. Wzrośnie nam militarność, stracimy prestiż, ale no, musimy to oddać. Port Arthur został oddany dla Rosji. No i nic z tym nie możemy poradzić, niestety. No oni tutaj już się nam u granicach umocnili, tutaj wszystko. Nie, to nie ma sensu. O, tu, Jezus. Gdzie mi z takim stakiem, dokładnie tak chciałem powiedzieć. Tu 24 do Nanjingu. I ta dziewiątka tu, albo tu w sumie. No, tragedia tu się dzieje. Nie, w sumie to ta dziewiątka niż do tej dwunastki idzie. Jeszcze tutaj nam ginie, tutaj, dobra, to idźcie do Szanghaju. Tu jest większy supply limit, to się połączcie. 10-1, dobra, niech tu będzie taki stack. Tutaj jest 8-2, więc taki normalny, no i dobra. Oni się tutaj regenerują, to my może w międzyczasie zrobimy kolejną armię. Oczywiście z karabinów,
Japanese demand, kurwa maśno. 8 razy 2. No i tak. Japończycy czegoś się domagają. Japanese has developed a demand turn over the island for the sake of their security. Okej. Czyli mamy oddać Tajwan pod protekcję Japonii, albo będzie wojna. Japończycy są wielką potęgą, mają 160 punktów militarnych, mamy 28. Oni mają 58 brygad, my tam nie wiem, 121, ale no. Ich siła to jest taka średnia, bym powiedział. Jaką mają. Mogę sprawdzić, jaką mają. Nie mają floty? Nie, chwila, moment. Nie mają floty? Ledger. Ledger. Czy ja mogę tutaj w ogóle coś zobaczyć? Coś. Navy, coś w tym stylu. To się chyba. Nie mogę sprawdzić, niestety. Ships, sam w sumie mogę. Dobra, to nie tutaj, ale Empire of Japan. Ona ma 4 statki tylko. Ona ma 4 statki, ale no tu się odzywa właśnie głupota trochę tej gry. Ogólnie to z Kyushu da się przejść na Tajwan nie posiadając statków, po prostu przechodząc się z wyspy na wyspę, jakby to była normalna cieśnina. Jest to debilne, ale no tak jest. No i co, no oddajemy, czy wojna z Japonią o Tajwan, no. No ja nie chcę walczyć, ale Tajwan, no to Chiang Kai-shek nie będzie miał do czego uciekać, no ale no no. Ja też nie mam żadnych statków, żeby ochronić się przed ewentualną odpowiedzią Japonii. Zatem po prostu im to oddam. No to jest wstyd, upokorzeni i wszystko, no wszystko od nas zabierają, rozbierają nas i w ogóle, ale no cóż, no. Cóż możemy poradzić? No, możemy walczyć, ale no jeżeli będziemy przegrywać na każdym kierunku, to co nam to da? Dobrze. Zatem no możemy jedynie czekać, wzmacniać się i kiedyś im odpowiedzieć. Będę się starał raczej, żeby faszyzm do nas uderzył. Wiecie co? Będę się starał, żeby faszyzm z nas uderzył. Żebyśmy taki rewanżyzm dostali. I potem może coś z tego będzie. Dobra, co ja tu mogę zrobić? Intelektualistów dalej wzmacniać? No mogę, żeby zwiększać sobie alfabetyzm ludności. Produkcję tutaj nie mam co, party loyalty nie. Mogę przekonywać chłopów, żeby się zajmowali tutaj uprawą ziemi albo kopaniem. Nie, chyba po prostu będę intelektualistów cisnął. Ale gdzieś, gdzie nie ma ich na... O, tu jest nawet 4. Tu jest 1, 2, dobra. No to intelektualiści, pyk. No, dobijemy do tych 4% populacji intelektualistów. 2% tylko zwiększa właśnie... 2% jest optymalne do punktów badań, a jeżeli 4% się da, to będzie optymalne dla właśnie nauki ludzi, żeby się bardziej ucywilizowali. Widzicie, dopiero co mieliśmy 12, teraz mamy 14 punktów alfabetyzmu, zatem literackości. Zatem jest okej. Naprawdę ludzie się zaczynają uczyć, zaczynają nieco kumać, co się dzieje wokół nich. No a poza tym tak, no... Kiedyś odzyskamy ten Tajwan. Kiedyś go odzyskamy, tutaj widzicie Republika Chińska Makory. Kiedyś go sobie odzyskamy, na pewno. Odzyskamy wszystkie rzeczy. Port Arthur, Hongkong, Macau. No, może pójdziemy tutaj właśnie w faszyzm, może nawet w komunizm. Nigdy jeszcze nie grałem komunistami, ale może być ciekawe zrobić HRL. No i potem no, będziemy starać się odzyskać te wszystkie ziemie. To na pewno będzie ciekawe. Tylko właśnie Chiny są ciekawe na endgame, a no, early i midgame to jest takie.
To jest takie, dlaczego ten faszyzm jest tutaj potrzebny. Liberałowie nam wzrastają. I dobrze. Dobrze, niech liberałowie wzrastają. Jeszcze nie możemy tych uniwersytetów. Ile to punktów? 23 tysiące, Matko Boska. Dużo, dużo. Dużo, dlatego potrzebujemy właśnie literackości w kraju. No i modlić się o to, żeby nie doszło do jakichś rozbiorów w naszym kierunku. Jesteśmy za dużym krajem, żeby wejść jako stricte Qing pod strefę wpływów, więc o to nie powinniśmy się martwić. Ale nasze satelity, tutaj Xinjiang, Tanu, Tuwa, Mongolia, no to już weszło pod but rosyjski. Tutaj Kaszmir w ogóle powstał, ale Kaszmir nie był mój, chociaż mógłby być, fajnie by było. Tybet jeszcze jest niepodległy jeszcze. Korea jeszcze też jest niepodległa, ale to nie wiem, czy to wynika z tego, że nikt się nią nie interesuje, czy raczej z tego powodu, że ma bardzo dużą populację. Nie, ona ma 4 miliony populacji, zatem, znaczy mężczyzn. Ale tak to się liczy. At the T. No to... tak, no to bierzcie te pieniądze na chuj mi ona. Dobrze, zatem no poprawiajmy relacje może z Japonią, żeby nas jakby nie chciała atakować za bardzo, chociaż to bez sensu. Choćbyśmy się nie wiem jak starali, to nic nie da. Stany Zjednoczone, poprawmy sobie z nimi relacje i oczywiście poprawmy relacje. Poprawmy relacje z tutaj German Empire. Może Niemcom będziemy jakieś subsydia opłacać, to by było całkiem ciekawe. My mamy dużo pieniędzy, możemy ich subsydiować, żeby oni wygrali, bo chcemy silnych Niemiec. My chcemy silnych Niemiec. Dobrze, znowu jakieś tam jakieś rzeczy się dzieją. O, to chcemy, bo to wzmocni, no niewiele, bo to tylko w Yuanie, ale tak, pieniądze i to wszystko całkiem spoko. Dobrze, nie chcę subsydiować Austro-Węgier, chcę subsydiować Niemcy. Tak, chcę do nich wysyłać tyle pieniędzy. Nie wiem jaka jest mechanika tych subsydii. Może wy wiecie, może wy mi powiecie, jak działają subsydia tutaj. Bo w sensie wiem, że my im wysyłamy tam pieniądze, ale nie mam pojęcia, czy to dziennie, czy miesięcznie i od czego zależy wielkość tych subsydii. Od naszego dochodu, czy od tego, jak oni mogą przyjąć, od inflacji, nie wiem. Powiedzcie mi poproszę. A my zaraz osiągniemy 100 milionów populacji mężczyzn i niedługo będzie 400 milionów w ogóle Chińczyków, zatem to jest świetna wiadomość. Dobrze, no my tam opłacamy Niemcy, nie boimy się tego, że nam gospodarka nieco się chwieje i nieco skacze, nie boimy się tego kompletnie, a wiecie czemu? No po prostu mamy 2 miliony i co mamy z nimi robić, no? Dobrze. Zatem, o, Niemcy chyba skończyły wojnę, tak, Niemcy skończyły wojnę, no to te pieniądze powinny nam wrócić. Widzicie, boją się nas, bo tylko zaczęliśmy opłacać Niemców, to o, już tutaj, o, Chińczycy, co wy tutaj robicie? Ale chyba doszło do statusu quo, bo Niemcy nie dostały tego Szlezwiku. Tak, Niemcy status quo mają, a Hiszpania, mimo iż jest republiką, a już nie, doszło do kolejnego zamachu stanu, kolejnej rewolucji i Hiszpania już jest królestwem na nowo. Konstytucyjnym, co najważniejsze. Tak, konstytucjonalna monarchia i znowu wybuchli im socjaliści. A już nie. Już nie, to co? Znowu się zmienili? Nie. Ale liberałowie tam teraz są i dalej są sprzymierzeni z Niemcami. I mają 22% zmęczenia wojną. Ja się im kompletnie nie dziwię. I tylko 7 brygad. To jest żal. Dobrze, establish a Beijing Fleet. Tak, tak, chcemy to zrobić. Kolejny naval base w Pekinie i Weihaiweiu. I tak odblokują nam się kolejne technologie i reformy militarne też się zrobią. Niektóre. Zatem to jest też spoko, co tu nam się... Imported ships tutaj nam się zrobiło. Całkiem spoko, jakbym wiedział, że takie reformy będą w decyzjach, to bym w ogóle ich nie robił, ale no nie wiedziałem, no ale teraz już wiem. Na przyszłość będę wiedział. Dobrze, i to nam podniosło... To nam podniosło 5% cywilizację, co oznacza, że jeżeli wolnimy sobie te uniwersyteckie reformy, skoczy na 50%, zmieniamy national value i kompletnie wreszcie idziemy po żywioł, idziemy po nasze. Będzie dobrze. Dobrze, Commission of Warships. Tak, co nam to da, bo nie wiem. Nie wiem, co nam to da. Chyba da nam statki, tak? Czy nie? Nie.
To nie wiem, ale coś tam dodało. Dobrze, i tutaj co jest? Aktywacja miny, zachodnie te. O, bardzo fajnie, będziemy mogli sobie flotę na nowo zrobić. I Szanghaj zostanie nową stolicą? Co? Arsenal Qiangdang, tak. Ale Szanghaj został naszą nową stolicą? Nie, Pekin dalej jest. Czemu Szanghaj? A, bo pewnie tam był warunek, że jeżeli jesteśmy republiką, to Szanghaj zostanie. Ale dobrze. Słuchajcie, moi drodzy, właśnie dostaliśmy kolejny potężny boost do naszej marynarki. My już nie możemy robić sterowców. To możemy chyba budować tutaj. No możemy zbudować te. Pytanie, czy jest to opłacalne. No ja właśnie nie wiem. No ja chyba poczekam po prostu na te parowce. Chociaż na te parowce, bo w 78 robić żaglowce. Nie, naprawdę nie. Dobrze, ale to tyle w tym odcinku, moi drodzy. W następnym odcinku prawdopodobnie już zakończymy. W następnym odcinku prawdopodobnie zakończymy już tutaj researchowanie tutaj tych uniwersytetów. Zmienimy sobie national value i potem będziemy w reform system education może. Nie, bo potrzebujemy 25 punktów. Dobra, nie, na razie basic education nie, bo to za mało nam cywilizacji daje. Potrzebujemy 25. Dobrze, zatem dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Wiem, że ten odcinek był bardzo statyczny, nic się praktycznie nie działo, przynajmniej w kwestii armii czy coś w tym stylu, ale naprawdę dzieje się tutaj wewnętrznie. Tutaj cała gra to jest taka metagra. Tutaj czuć po prostu, że się wzmacniamy, mimo iż ciągle nas kurwa jebią po dupie, jak nie wiem co, rozbiory nam robią, jakieś tutaj swoje porty robią, dominacje, próbują nam narzucić się, ale dumny naród chiński jeszcze powstanie z kolan, ten smok jeszcze zaryczy. Dlatego dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć, bajo.